Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na nieco inną formę niż zwykle, dlatego że opowiem Wam o świetnym miejscu, w którym byłam całkiem niedawno po raz pierwszy i które chciałabym Wam pokazać, tym bardziej, że wiem, że również je znacie. Na pewno sporo z Was je kojarzy, przynajmniej ze zdjęć, bo jest przepięknym miejscem w Szwajcarii. Mowa tutaj o Sinense, które jest w Oberlandzie Berneńskim i które zdecydowałam się zobaczyć w końcu na własne oczy. Postanowiłam wybrać się tam oczywiście komunikacją zbiorową, ponieważ mam bilet roczny na wszystkie pociągi, autobusy, tramwaje i statki w Szwajcarii. W związku z tym była to dla mnie opcja najlepsza. Taka trasa zajmuje około 2,5 godziny i można pojechać przez Brno albo przez Szpiec. Ja wybrałam Brno, tak jak widzicie teraz na załączonym obrazku. W pociągu wypiłam kawę, bo miałam na to ogromną ochotę i powiem Wam szczerze, że często wybieram w pociągu do Berna albo z Berna właśnie wagon restauracyjny, dlatego że po prostu jest w nim więcej miejsca. Kawa w takim pociągu kosztuje 5,90, także nie jest to bardzo dużo, taka szwajcarska powiedziałabym cena. Gorąca czekolada 5 franków 10 rapenów, a herbatka na przykład 5 franków i 20 rapenów. W Bernie miałam przesiadkę i tam przedałam się w stronę Brick, ponieważ kolejnym punktem naszej wycieczki był Kandersteg. To jest miejsce, z którego możemy dostać się właśnie na Sinense, ale zanim to zrobimy, no to możemy podziwiać widoki po drodze, a widoki ze szwajcarskiego pociągu, no to jest oczywiście bajka, zwłaszcza jak się ma tak piękną pogodę, jaką my miałyśmy tego dnia. Po niej jechałam sama, także z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Mariolę, która mi towarzyszyła. Z Kandersteg zdecydowałyśmy się złapać autobus, chociaż oczywiście do kolejki linowej można również przejść się spacerkiem, ale to zrobiłyśmy w drugą stronę, zresztą jeszcze to zobaczycie. Autobus linii 242 zawiezie nas prosto pod kolejką linową, także bardzo wygodna opcja, jeżeli macie mało czasu albo po prostu nie macie ochoty na spacer. Autobus jedzie szybciutko, sprawnie, przejeżdża przez Kandersteg, no i dojeżdża do samego parkingu przy kolejce linowej na Sinense. Po dojechaniu do parkingu udałyśmy się w stronę automatów biletowych, aby te bilety kupić. No i tutaj ceny są całkiem znośne, dlatego że bilet w dwie strony kosztuje 32 franki, bilet w jedną stronę kosztuje 24. Jeżeli na przykład chcielibyście wejść na górę, a zjechać kolejką, to będzie to wtedy opcją tańszą. A mając halbtax, czyli taką zniżkę, którą można sobie dokupić w Szwajcarii, albo GA, które mam ja, bilet również jest 50% tańszy, dlatego ja zapłaciłam w dwie strony 16 franków. Wagoniki nie są duże, ale są całkiem wygodne. Nam towarzyszył jeden pan podczas wjazdu na górę, dlatego że było troszkę ludzi, no i faktycznie nie udało nam się jechać we dwie w wagoniku. Ale powiem Wam szczerze, że z tego co czytałam, często jest tam dużo więcej osób, więc i tak miałyśmy całkiem dużo luzu, no bo faktycznie dużego tłoku ani kolejki do kolejki nie było. Teraz w przyspieszeniu zobaczycie wjazd na górę, dlatego że udało mi się nagrać cały, a wjazd trwał dokładnie 5,5 minuty. Na górze już na wejściu czeka na nas tablica informacyjna. Niestety Wy jej dokładnie teraz nie zobaczycie, dlatego że w nagraniu na kamerze ten ekran całkowicie zwariował, ale musicie mi wierzyć na słowo, że informacji jest tam bardzo dużo. A obok jest taka klasyczna tablica, na której możecie znaleźć dodatkowe informacje, takie jak się tam zachowywać, co można, a czego nie można. Także warto to przeczytać, aby nie zrobić czegoś, czego nie wolno w tym miejscu. Tuż przy stacji kolejki znajduje się również mały bar, restauracja, w której możecie kupić jakieś lokalne szwajcarskie jedzonko, napić się kawy czy piwa. W internecie znajdziecie informację, że spacer w jedną stronę nad jezioro trwa około 15 minut, ale powiem szczerze, że nam zajęło to prawie pół godziny, bo widoki były tak piękne, że zatrzymywałyśmy się niemal co chwilę, żeby zrobić kolejne zdjęcie czy nagrać film. Idąc nad jezioro, mamy tak naprawdę dwie możliwości. Jeżeli na rozstaju dróg pójdziemy w lewo, to wtedy dojdziemy nad jezioro od góry, a jeżeli pójdziemy prosto,
tutaj tak troszkę bardziej w prawo, no to wtedy dojdziemy nad jezioro od dołu. My zdecydowałyśmy się pójść w lewo, aby podejść do jeziora najpierw od góry. No i powiem szczerze, że był to strzał w dziesiątkę, bo widok był naprawdę fantastyczny. Spacer przez las, prawie płaska trasa. Idealnie, jeżeli ktoś na przykład ma problemy z kolanem, tak jak ja, a nie chce za dużo chodzić w dół, no to wtedy podejście od tej strony będzie idealnym pomysłem. Bardzo przyjemna trasa, sporo osób szło od tej strony, dlatego że od tej strony również można wejść na bardzo fajne szlaki, które znajdują się nad jeziorem, dlatego sporo osób wybiera te opcje. Jeżeli mielibyście w planach te okolice, to polecam przyjechać na troszkę dłużej, spędzić nawet cały dzień, no i właśnie na któryś z szlaków dłuższych się po prostu tutaj wybrać. Tak jak mówiłam, zachwytom nie było końca, więc co chwilę stawałyśmy, żeby zrobić kolejne zdjęcie lub film, bo faktycznie widoki zapierały dech w piersiach. Ja nie mogłam się już doczekać, żeby zobaczyć jezioro i tą piękny niebiesko-zielony kolor, który znam ze zdjęć. Byłam ciekawa, czy ono naprawdę będzie takie na żywo, ale znając Szwajcarię, byłam przekonana, że tak, więc tylko czekałam, aż wreszcie ukaże się moim oczom. Kiedy doszłyśmy do jeziora, okazało się, że z tej strony również jest zejście w dół, ale jest ono dosyć mocno strome, dlatego darowałyśmy sobie tę eskapadę. Najpierw zdecydowałyśmy się coś zjeść, dlatego że byłyśmy już od połowy dnia w podróży, łącznie z wyjazdem z Zurychu. W związku z tym byłyśmy już bardzo, bardzo głodne. Nad jeziorem w tym miejscu znajduje się górska restauracja, w której możecie zamówić szwajcarskie jedzenie. Były zupy, były jakieś inne dania na ciepło. Ja zdecydowałam się na Käseschnitte, czyli kanapkę z serem, ale to jest taka kanapka, która jest zapieczona pod serem. I powiem Wam szczerze, że mogłabym powiedzieć, że z takim widokiem na wysokości 1660 metrów wszystko smakuje fantastycznie, ale niestety ta kanapka tak nie smakowała. Była okrutnie tłusta i mówiąc szczerze, absolutnie nie ponowiłabym tego dania. Dlatego może lepiej zostać przy zupie, którą Mariola bardzo chwaliła. Restauracja nie jest duża, ale znajdzie się tam całkiem sporo stolików, więc myślę, że nie będzie problemem znaleźć jakieś miejsce. To co ciekawe, to kartka, którą znalazłam w środku. Niestety nie udało mi się zrobić filmu, ale teraz zobaczcie jej zdjęcie, na której było napisane, że by być miłym dla pracowników, dlatego że łatwiej mieć kolejnego turystę niż znaleźć nowego pracownika. Więc nie wiem, co tam się działo, ale chyba jakieś ciekawe rzeczy musiały tam być, skoro zdecydowali się taką kartkę dla ludzi napisać. Pani, która nas obsługiwała w tej restauracji, była szalenie sympatyczna, była bardzo zainteresowana, w jakim języku mówimy, porozmawiała z nami, pożartowała, także naprawdę obsługa na bardzo duży plus. A że nie do końca mi to smakowało, no to wiecie, czasami się tak po prostu zdarza. Zeszłyśmy od tej strony troszkę do jeziora na ławeczkę, przy której można zrobić sobie naprawdę świetne zdjęcie, taki można powiedzieć idealny instagramowy spot, właśnie na zdjęcie z jeziorem w tle. O dziwo, wcale nie było dużo ludzi, więc bez problemu udało nam się zrobić bardzo fajne zdjęcia, porozmawiać jeszcze z innymi ludźmi, którzy akurat wtedy przyszli nad jezioro. Z tego miejsca można, tak jak mówiłam, zejść niżej, ale my się na to nie zdecydowałyśmy, bo było naprawdę stromo. Postanowiłyśmy zejść od drugiej strony przez las, tak żeby dojść do samego jeziora, ale po prostu w troszeczkę łagodniejszą drogą i bardziej bezpieczną dla naszych stawów. Ścieżka przez las była naprawdę przeurocza, bardzo fajnie się nią szło, a na końcu czekała na nas główna atrakcja, czyli miejsce, do którego doszłybyśmy, gdybyśmy wybrały tę drugą drogę na początku. I tutaj już było kąpielisko, można było wypożyczyć łodzie, chyba nawet dwie restauracje. Dużo się działo, dużo ludzi, głośno i powiem szczerze, że w poprzednim miejscu podobało mi się zdecydowanie bardziej, więc jeżeli też wolicie, jak jest trochę bardziej cicho i jest mniej ludzi, to wybierzcie tę drogę, która prowadziła na górę jeziora, a nie na dół. Tutaj możecie zobaczyć, że zdecydowaliśmy się wracać do kolejki linowej shuttle busem, dlatego że takie małe busiki tam również są. Co prawda te busy są przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób, które mają problemy na przykład z poruszaniem się, chodzą o kulach, albo dla osób starszych, a dopiero później, jeżeli starczy miejsca, no to dla innych. Po zejściu do jeziora, no uznałyśmy, że jednak to podejście pod górę dla mojego kolana nie byłoby najlepsze, więc lepiej będzie skorzystać z tego busika. No i faktycznie był to super pomysł. Przejechanie się takim busem w jedną stronę to jest koszt 10 franków, także nie jest tanio, biorąc pod uwagę, ile kosztuje wjazd kolejką linową, ale jeżeli ktoś z Was na przykład bardzo chce zobaczyć to miejsce, a będzie tam jechał z kimś, kto jest starszy albo kto ma ograniczoną mobilność, no to myślę, że taki busik wtedy się super sprawdzi, bo można dojechać do tego miejsca, a jednocześnie podziwiać jezioro i nie tracić nic.
To jeszcze nie jest koniec atrakcji, dlatego że przy stacji kolejki linowej znajduje się jeszcze kolejka górska. Tutaj widzicie ceny, wcale nie są wysokie, a naprawdę atrakcja jest duża. Była spora kolejka, więc nie zdecydowałam się tego wypróbować i trochę szczerze mówiąc żałuję, bo czymś podobnym jeździłam w Nowej Zelandii i bardzo mi się podobało. Natomiast sporo osób korzystało z tej atrakcji, zjeżdżało, bawiło się świetnie i faktycznie tor jest dosyć długi. Prezentuje się ekstra, zwłaszcza z takimi widokami. Więc jeżeli będziecie w tej okolicy, to tak jak mówię, warto zaplanować troszkę więcej czasu i również wybrać się na tę kolejkę. Tym bardziej, jeżeli będziecie tutaj na przykład z rodziną i z dziećmi, no to myślę, że atrakcja będzie się im bardzo mocno podobała. Po zjechaniu na dół zdecydowałyśmy się wracać na stację kolejową spacerkiem. I spacerkiem faktycznie nie jest to też długo, dlatego że zajęło nam to zaledwie 15 minut. Jest blisko, jest naprawdę sprawnie. No i myślę, że jeżeli macie dużo czasu, no to właśnie warto takie spacery sobie również zrobić. Mam nadzieję, że taka forma filmu Wam się podobała. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakie inne miejsca w Szwajcarii chcielibyście zobaczyć, a ja z przyjemnością wybiorę się i postaram się je dla Was nagrać. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Do usłyszenia. Cześć!